Takiej sytuacji dawno nie było. Mimo, że mamy już 9 października, to dopiero dziś w niektórych miastach zaczynają grzać kaloryfery. Tak jest na przykład w Katowicach czy Bytomiu. Duże ochłodzenie o tej porze roku to nic dziwnego, ale każdy dzień bez grzania to realne oszczędności. Paweł Jędrusik. W tym roku sezon grzewczy rozpoczyna się wyjątkowo późno. Wszystko za sprawą bardzo ciepłego września, bo tak naprawdę dopiero od kilku dni odczuwalne jest wyraźne ochłodzenie na zewnątrz. W niektórych miastach ogrzewanie już działa. Od 6 października. A jak te dni wyglądały przed 6? Było już czuć zimno? Było już zimno, czuć srogie, że już tak się ochłodziło w domu. Jak wtedy sobie radzić z tym zimnem? No koc, ciepły, herbatka. No ja mam na prąd grzanie, także grzeję sobie wtedy, kiedy chcę. I kiedy pani włączyła? Nie włączyłam jeszcze. Proszę pana, jestem emerytką. Jeszcze w życiu tak nie narzekałam jak teraz, że musimy z mężem. Mąż 80, ja 70 i niestety ciężko. Trzeba oszczędzać. Bardzo. Grzeją. Od kiedy? Oczywiście. Od chyba wczoraj. A były takie dni, że już było czuć to zimno? I... Było, oczywiście. I jak państwo sobie wtedy radzili? Co robić, żeby było cieplej? Pod ciepłą kołdrę. Pod ciepłą kołdrę dziś już nie będą musieli wchodzić mieszkańcy Katowic, przynajmniej ci z mieszkań komunalnych. W mieście ciepło popłynie dziś do około 30 tysięcy osób w 900 budynkach. Sezon grzewczy, jego rozpoczęcie jest kwestią elastyczną. Zawsze bierzemy pod uwagę różne okoliczności, przede wszystkim temperaturę, jaka panuje na zewnątrz, ale też między innymi zgłoszenia od mieszkańców, czy sami mieszkańcy domagają się, żeby ten sezon grzewczy rozpocząć. Ciepło zaczyna też być w Bytomiu i Radziąkowie. PEC zaczyna dostarczać ciepło do 38 tysięcy mieszkań w obu tych miastach. Ja w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej pracuję 23 lata i nie ukrywam, że tak późno nie uruchamialiśmy sezonu grzewczego. Także to też chyba jakiś sygnał, że zmiany klimatyczne mają miejsce. Późno rozpoczynamy sezon grzewczy, ten sezon grzewczy dość długo trwa. Ale nie zawsze mieszkańcy muszą czekać na czyjąś decyzję, a ciepło pojawia się po prostu wtedy, kiedy zaczyna być zimno. Automatycznie to zasługa stosowania coraz częściej tak zwanej automatyki pogodowej. Takiej używa m.in. Tauron Ciepło. To są specjalne czujniki montowane na elewacji budynku, monitorujące temperaturę i pozwala to na ustawienie wartości temperatur, zgodnie z którymi następuje samoczynne włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do budynku. W nieco lepszej sytuacji są ci, którzy mają swoje własne źródła ciepła, ale oni z kolei nie powinni zapominać o ważnych obowiązkach. Zanim uruchomimy te nasze urządzenia, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo w domu poprzez właśnie wezwanie kominiarza, który dokładnie sprawdzi nam przewód kominowy, jego drożność, szczelność i prawidłowe wyczyści, przegląd gazownika do pieca gazowego. I choć na zewnątrz jest zimno, to pogoda w ciągu najbliższych dni znowu nas zaskoczy. Od środy termometry w dzień pokażą ponad 20 stopni Celsjusza.